książce Zdążyć przed Panem Bogiem poruszyło mnie, powracając do niej, kiedy czytałam ją teraz drugi raz, inne rzeczy zwróciły moją uwagę, między innymi, że jest to książka o decyzjach, o tym, jak podejmujemy często najtrudniejsze decyzje. I minęło 40 lat. Czy patrzysz na decyzje swoich bohaterów teraz inaczej, po 40 latach? Masz wrażenie, że oni je podejmowały, podejmowali te decyzje, czy one się za nich podejmowały? Czy oni, bohaterowie, sami decydują, czy to los za nich decyduje? Nie, nie. Oni decydowali. Ja w tej chwili myślę o kimś innym, nie o Marku Edelmanie. Myślę o ludziach, którzy mieli podczas wojny 16 lat. Ja miałam kilku, nawet kilkunastu takich bohaterów. To był bardzo dobry wiek na przeżycie i na podjęcie decyzji. 16-letni chłopiec chce żyć. I zwykle było tak, że była rodzina, zbierała się rodzina już przed wywózką i ojciec mówił, będziemy wszyscy razem, bo ja chcę wiedzieć, jak ginęły moje dzieci. A 16-letni chłopiec, który siedział przy tym stole, myślał sobie, że on wcale nie chce wiedzieć, jak oni ginęli, on chce żyć. I on nad ranem odchodził i gdzieś po paru kilometrach doganiał go młodszy brat i dawał mu zawiniątko. Tam było jego najlepsze ubranie, przeważnie to było ubranie uszyte na bar mitwę. Bar mitwa to jest obrzęd, kiedy chłopiec staje się dorosłym mężczyzną, dorosłym człowiekiem. I ten chłopiec zwykle był jedynym, który przeżył. On podjął decyzję. On uciekł z domu, a potem gdzieś musiał pójść na lewo albo na prawo. I podjął słuszną decyzję. To była dobra strona. I przeżył wojnę. I mi opowiedział później. Ludzie przynoszą pani nie tylko swoje historie. Zaskoczyło mnie, że na przykład przynoszą pani te filiżanki z serwisu Biała Maria. Że pije pani z nich tego słynnego rezentowskiego. Czytelnicy, rzeczywiście na spotkaniach dostałam kilka filiżanek. Ja niedługo będę miała w serwis. Tak, ale to nie to jest, ale to są ale Biała Maria by tu powiedzmy pojawia się w książce i stąd serwis Biała Maria, bo żona tego oficera SB, który przestał być oficerem, bo się zaprzyjaźnił z niemieckim hrabią, a on miał wysiedlać Niemców. Jego żona dała jednej z tych wysiedlanych niemieckich kobiet na drogę chleb i słonidę. No to był wspaniały prezent wtedy. A ta Niemka dała jej rozentalowski serwis, Biała Maria. Wtedy ona sprzedała tę Białą Marię, ta kobieta, i zrobiła nagrobek dla siebie i dla męża. Ja oczywiście widziałam ten grób i ten grób był z białego marmuru. I dowiedziałam się, że ten biały marmur ma fabryczną nazwę Biała Marianna. Jest to trochę dziwne wszystko. Pięknie się wszystko rymuje jakoś. No i stąd Biała Maria. Ja się zastanawiam, bo w tym roku jest 70. rocznica powstania w getcie i założycie, nie lubię tego określenia, dzieci Holokaustu, ale one już mocno dojrzały, te dzieci, i siwizna przeprószyła ich skronie. I zastanawiam się, za 70 lat kolejne, czy kto będzie obchodził tę rocznicę? Czy jedyną właśnie... Ja myślę, że zawsze będzie ta rocznica obchodzona, dopóki będzie ludzkość, tak optymistycznie. Myślę. Dzięki twoim książkom. Myślę nawet, że za 70 lat ktoś weźmie do ręki tę książkę. Nie dlatego, że jest tak świetnie napisana, tylko dlatego, że tam jest Marek Edelman i tam są jego przyjaciele. I tam są ludzie, o których nie ma słowa w żadnym podręczniku historii. Tam jest jakaś dziewczyna, która miała brzoskwiniową cerę i strzelała do siebie. I 7 razy strzeliła. I mówił Marek, ona miała taką brzoskwiniową cerę, ale zmarnowała nam 6 naboi. I o tej dziewczynie nikt nie wie, prawda? Więc może się dowiedzą. Czy pani w ogóle, jak pani zasiadała do Zdążyć przed Panem Bogiem, jakby zainspirowało mnie to, że jest w tym tomie razem z Białą Marią. Czy pani w ogóle przyszło do głowy, że taka książka może być kiedyś lekturą szkolną? A pani właściwie została klasykiem? No chyba tak, klasykiem. To straszne słowa. Ale to jest prawda. Straszne słowa. Ona była 2 lata temu tematem na
na maturze. Były dwa tematy, Molière, świętoszek Moliera i zdążyć przed Panem Bogiem. Tak, tego dożyłam. A jak zaczynałam te rozmowy, to mi nawet do głowy nie przyszło, że cenzura puści tę książkę. Do głowy mi to nie przyszło. Bo Marek był bardzo zaangażowany w tę działalność opozycyjną. Podpisywał listy, protestował. No, nie przyszło mi do głowy, jemu też zresztą. Nie. Opowieści twoich bohaterów często dotyczą ich dzieciństwa. Tak jakby ta prawda i te przeżycia musiały odleżeć po to, aby oni mogli w ogóle zacząć o tym mówić. Na pewno jest wielu bohaterów, którzy do końca życia nie byli w stanie opowiedzieć swojej historii, cofnąć się do tego czasu. Czy z perspektywy tylu lat myślisz, że dzieciństwo to jest coś, od czego można się uwolnić, po prostu przepracować to, używając brzydkiego języka? Czy to zostaje z nami już do końca? Nie, myślę, że wraca, że... Pod koniec życia? Przy końcu życia. Ja też przekonałam się o tym wielokrotnie. Ludzie zaczynają opowiadać i wtedy, kiedy chcą być zapamiętani, kiedy zaczynają rozumieć, co im się przytrafiło w życiu. Bo wiesz, że nie od razu po wojnie ludzie rozumieli, że to było tak wielkie, tak ważne, że być może to było najważniejsze tak w XX wieku. Dopiero potem stopniowo przychodziła ta świadomość. Mm-hmm. I oni rozumieli, że trzeba o tym opowiadać. I to innym, że to musi być zapamiętane. Ja chyba za często używam tego słowa zapamiętane, ale to pamięć jest potrzebą ludzką. Pamiętanie i bycie zapamiętanym.